ubiegłego stulecia istniał jeszcze w Karpaczu tor bobslejowy, na którym regularnie rozgrywane były zawody. Dzisiaj po torze pozostało jedynie wspomnienie i porośnięte mchem betonowe rynny. A na tym torze właśnie w latach 50. i 70. trenowali zawodnicy MBKS Śnieżka Karpacz, którzy wielokrotnie reprezentowali nasz kraj podczas zimowych igrzysk sportowych. Tutaj jest kilka moich medali. Niektóre są za uczestnictwo w igrzyskach olimpijskich. Niektóre zostały zdobyte jak za tytuły mistrza Polski, czy w bobslejach najlepszy mój wynik, 10. miejsce w mistrzostwach świata. No w tej chwili jeszcze nie pobity przez młodych zawodników. Natomiast te, które tutaj są, to są trofea z Igrzysk Olimpijskich, na których łącznie byłem 5 razy. Dzisiaj olimpijczyk reprezentujący niegdyś Polskę w bobslejach i saneczkarstwie twierdzi, że z tą dyscypliną sportu w kraju jest kiepsko. W kraju stoimy źle, dlatego że Polski Związek Sportów Saneczkowych, który łączył również i sport bobslejowy, niewiele pieniędzy przeznaczał na bobsleje. W tym roku powstał już nowy związek, Polski Związek Bobsleji i Skeletonu. Od stycznia właśnie zaczyna działać. Pod koniec stycznia, początek lutego będą wybory w tym nowym związku. No i ten nowy związek ma bardzo ciekawe propozycje rozwoju tej dyscypliny sportu. W Polsce w tej chwili to jest kilkunastu, kilkudziesięciu zapaleńców. Tak, mamy nadzieję, że poprzez ten nabór troszkę się to zwiększy. No tutaj Federacja Międzynarodowa wyszła troszeczkę naprzeciw. Został obniżony wiek juniora, bo to też była dosyć duża przeszkoda, dlatego że w bobslejach można było startować od 18 roku życia dopiero i junior był od 18 do 26 lat. W tej chwili utrzymana została ta dolna granica 18, ale do 23, natomiast obniżona została granica młodzieżowca. I teraz młodzieżowiec będzie mógł być 15-16 jedna grupa i 17-18 druga grupa i będą mogli startować tylko na zawodach, na bobslejach monobob, na pojedynczych, nie na dwójkach i czwórkach. To jest bardzo dobry krok, bo szkolenie będzie dużo tańsze. Dużo tańszy będzie sprzęt. Ponadto Federacja Międzynarodowa zobowiązała się zakupić pierwszą partię 40 bobslei i rozdzielić na federacje narodowe. No i to jest ten krok w dobrym kierunku. Zarówno saneczkarstwo, jak i bobsleje nie były wysoko dotowanymi dyscyplinami sportowymi, ale przynajmniej zawodnicy mieli gdzie trenować. Obecnie w Polsce nie ma obiektu do uprawiania tej dyscypliny zimowej. Brakuje. My musimy trenować cały czas za granicą. No jest projekt budowy w Myślenicach toru. Gdyby Polska wygrała walkę o Igrzyska Olimpijskie Kraków, to wtedy taki tor i tak by musiał powstać. No i jest druga inicjatywa również prywatnie. Osoba prywatna jest zainteresowana budową, ale jeżeli Myślenice wygrają, no to wtedy ten nie ma sensu dwóch torów budować i to nie wiadomo, czy dojdzie do skutku. Na razie możemy jedynie podziwiać pozostałości toru w Karpaczu, a w Muzeum Sportu i Turystyki sprzęt sportowy i wyróżnienia, jakie zdobywali dolnośląscy sportowcy. Do udziału w olimpiadzie w Soczi zakwalifikowała się jedna polska załoga bobsleistów. Trzymamy kciuki za naszych.